Sponsorem jest sklep komputerowy Lechcom, ulica Konery 9 w Lubaczowie, dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Witamy wszystkich wiernych na pierwszym orszaku, który będzie prowadzony ulicami miasta Cieszanowa. Witamy Maryję Brzemienną i świętego Józefa. Z tego co wiemy, wyruszają w podróż, mając pod sercem Zbawiciela. Zmierzają już tutaj do nas. Prosimy, zróbcie przejście, bo Maryja jest bardzo utrudzona. Prosimy, powiedz nam słowo. Bóg porzucił szczęście swoje, wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało. Dziękujemy Maryi za te słowa skłaniające do refleksji. Zapytamy jeszcze świętego Józefa. Święty Józefie, powiedz nam, gdzie narodzi się dzieciątko? Za wyrokiem boskim w Betlejem żydowskim. Jak słyszymy, Maryja i Józef wyruszają do Betlejem, gdzie ma się narodzić Zbawiciel. Żegnamy Maryję i Józefa. A czemuż teraz wśród ludzi tyle łez, jęków, kakuszy? Bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. A czemuż teraz wśród ludzi tyle łez, jęków, kakuszy? Bo nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. Tam, Betlejem, cud się zdarzy, o czym każdy dzisiaj marzy. Tam, Betlejem, znajdziesz miłość i nadzieję. Już za chwilę wszyscy wyruszamy do Betlejem, gdzie zdarzy się cud, gdzie odnajdziemy miłość i nadzieję. Witamy trzech króli. Ich nadejście oznajmią nam kościelne dzwony. Szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym. Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn. Bóg człowiek z Panny Świętej, dany na odpoczynek. Widzimy, że królowie szukają gwiazdy na niebie. Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje. Znajdźże coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Krokiem śpiesznym i wesołym, śpieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem, przed Panem w Betlejem, Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga, pewnie dla uczczenia Pana swego śmiga. Krokiem śmiałym i wesołym śpieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem, przed Panem w Betlejem, w Betlejem. Jak prorok powiedział, Panna zrodzi syna, do ludu całego szczęśliwa nowina. Krokiem śmiałym i wesołym śpieszmy i uderzmy czołem przed Panem Betlejem, przed Panem Betlejem, Betlejem. Królowie już są przygotowani, aby wyruszyć w podróż.
to, co zobaczyli na niebie, stało się dla nich wesołą nowiną. Pójdźmy te zimy powitać Chrystusa, króla nad królmi, króla nad królmi, uwielbić Chrystusa. Chrystus się rodzi na to, co chodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, wylęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Posłuchajmy teraz słów Ewangelii świętego Mateusza. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Oto słowo Pańskie. Wyruszamy teraz, by kolędować małemu. Wyruszamy w orszaku trzech króli z kolędą. Mędrcy świata, zadając mędrcom to samo pytanie. Mędrcy świata, monarchowie, gdzież śpiesznie dążycie? Powiedzcież nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię? Jak widać, królowie pragną ujrzeć dziecię Jezus, dlatego już pospiesznie wyruszają. Przykra szczęśliwi królowie, cóż wam nie zazdrości? Cóż my damy, kto nam powie, panając miłością? Oto mędrcy zbliżyli się do pałacu Heroda, króla judzkiego. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? Królu Herodzie, nie wiesz może, gdzie narodziło się Boże dziecię? Ono w żłobie nie ma tronu, ni dzierża, ni nie berły. Jak mówi Biblia, Betlejem żydowskim. Idźcie tam i zobaczcie. A jak będziecie wracać, to przyjdźcie do mnie. Chrystus, Chrystus nam się narodził, aby was z piekła oswobodził. Mędrcy świata, wieść okrutna dziecię prześladuje. Wieść to straszna, wieść to smutna. Herod spisek knuje.
i nic monarchów nie odstrasza? Do Betlejem spieszą? Gwiazda zbawcę im ogłasza? Nadzieją się cieszą. Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Cóż na ziemię, na ziemię, a chciałem się stało i mieszkało między nami. Ale gdzie ty idziesz? Dlaczego tu tyle ludzi prowadzisz? Gwiazda na niebie się ukazała. Prowadzi, gdy narodził się Bóg. Dziecina mała. Ktoś cię oszukał, a już chwilę miałeś. Żadnym bajkom, legendom nie da się omamić. Anioł, gwiazda, gwiazda, jedna gwiazda, postać na niebo, na to mnie pełno gwiazd. Zawodzę, tylko jest pełno gwiazd. Ty co? Gwiazda mnie prowadzi i prowadzi dziewczyzny za tym gwiazdą! Ty to wierzysz? Nie! Bo go nie było, nie ma i nie będzie! Nie było, nie ma i nie będzie! Anioł, rozumiesz, co się do ciebie mówi? Rozumiesz, co się do ciebie mówi? Anioła nie ma, Boga nie ma, nie było i nie będzie. Boga nie było, nie ma i nie będzie. Oj, ludziska, ludziska, wierzycie temu aniołowi? Potrzebujecie króla? My jesteśmy waszymi królami. Z nami cały świat zdobędziecie. Wy mi tutaj swoje duchy nie doradzajcie. No. Mamy swojego Boga. Do niego idziemy. Uciekajcie z pomocy. A wy chodźcie. Aniołowie obie się radują, od niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Mówią do pasterzy, którzy wśród swych strzegli, aby do Betlejem czym prędzej pobiegli. Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata odkupiciel. Gloria, gloria, gloria in excelsis się narodził Zbawiciel, tego świata odkupiciel. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Idźcie do Betlejem, gdzie dziecię zrodzone, pieluszki powite, złowie położone. Oddajcie mu pokłon boski, on osłodzi wasze troski. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Oddajcież mu pokłon boski, on osłodzi wasze troski. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Maluszki, maluszki, maluszki,
idźcie do Betlejem, gdzie dziecię zrodzone, w pieluszki powite, w żłobie położone. Oddajcie mu pokłon boski, on osłodzi wasze troski. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości. Za chwilę nastąpi pokłon pasterzy. Wygląda na to, że są tak rozśpiewani, że będą witać Jezusa śpiewem. Widzimy, że jeszcze się zwołują. Hola, hola, pasterze z pola! Hola, hola, pasterze z pola! Idźcie, Pana witajcie! A co macie, to dajcie! Pójdźmy, pójdźmy z weselem do tego, do Betlejem! Hola, hola, pasterze z pola! Hola, hola, pasterze z pola! Pójdźcie przywitać Pana, podajcie na kolana! Oddajcie mu swe dary, serc uprzejmych ofiary. Pasterze już się zwołali. Prosimy ich, aby nam opowiedzieli, skąd wiedzą o narodzeniu Zbawiciela. Staną teraz przed świętą rodziną, aby oddać chwałę Jezusowi. Północ już była, gdy się zjawiła nad bliską doliną jasna łuna. Którą zauczywszy i zobaczywszy, krzyknął mocno: pasterzu, znak to niebywały, że całe niebo goreje. To już koniec. Bóg się na świat rodzi, witać go się godzi. Pójdźmy do niego z darami. Weźmy gwiazdę, ja mu poduszeczki z puchu uścielę. Grześko zagra w dudki. Wyskakał malutki wraz z nami. Popatrzmy i oto mnodzy, ludzie ubodzy, radzi oglądać Pana. Pełni natchnienia, pewni zbawienia, upadli na kolana. Hej, ludzie prości, Bóg z wami gości, skończony czas niedoli. On daje siebie, chwała na niebie, mir ludziom dobrej woli. Oddajcie teraz swój pokłon. Dzień Bożego Narodzenia, radość wszelkiego stworzenia, ptaszki w górę podlatują, Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują. Ptaszki w górę podlatują, Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują. Słowik zaczyna dyszkantem, szczygieł wtóruje altem, szpak tenorem krzyknie czasem, a gołąbek gruchnie basem, gruchnie basem. Szpak tenorem krzyknie czasem, a gołąbek gruchnie basem, gruchnie basem. Jezus potrzebuje, by utulić go do snu. Zaśnij, dziecino, Boże dziecię, jesteś nam jedyną pociechą w świecie. Zmruż oczęta swoje, tyś dziecię moje. Gdy śliczna Panna syna kołysała, z wielkim weselem tak jemu śpiewała. Li, 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 laj, śliczne panioteczko, wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu, pomóż w radości wielkiej sercu memu. Li, 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 laj, wielki królewiczu. Li, 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 laj, niebieski dziedzicu. Nowy rok bierze, w jasełkach leży. A kto? A kto?
dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na ziemi. Leży dzieciątko jako jagniątko. A gdzie? Gdzie? W Betlejem mieście. Tam się pospieszcie. Znajdziecie. Królowie jadą wielką gromadą. A skąd? Skąd? Od wschodu słońca, szukając końca. Zbawienia. My również za piękną polską kolędą chcemy powiedzieć. Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany. 4000 lat wyglądany. Na ciebie króle, prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił? Jako pierwszy ukłonił się Jezusowi afrykański król Baltazar XII. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Teraz nastąpi pokłon króla azjatyckiego Melchiora XII. Witaj, dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w tobie. Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. I jako ostatni z szlachetnych gości ukłoni się król europejski Kacper XII. Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony, raz Ojca przed wieków wiekiem, a teraz z Matki człowiekiem. Piękną polską kolędą pokłońmy się wszyscy wraz z królami Jezusowi. Przyklękniemy wszyscy, padnijmy na kolana. Padnijmy na kolana. To dziecię, to nasz Bóg, uczcimy niebios Pana, miłości służby dług. Śpiewajcież aniołowie, pasterze grajcież mu, kłaniajcie się królowie, nie zbudźcież go ze snu. Śpiewajcież aniołowie, pasterze grajcież mu, kłaniajcie się królowie, nie zbudźcież go ze snu. Kolędy nie tylko należą do naszej historii, lecz poniekąd tworzą naszą historię narodową i chrześcijańską. Jest ich wiele, ogromne bogactwo. Od najdawniejszych, staropolskich do tych współczesnych, od liturgicznych do pastorałek. Jak choćby ta, tak zwana góralska, oj maluśki, maluśki. Trzeba, abyśmy tego bractwa, bogactwa nie zagubili. Dlatego też, łamiąc się dzisiaj z wami opłatkiem wigilijnym, życzę, abyście wszyscy, drodzy rodacy, czy w kraju, czy też w Rzymie, czy gdziekolwiek na świecie, śpiewali kolędy, rozmyślali nad tym, co one mówią, nad całą ich treścią. I byście w nich odnajdywali prawdę o miłości Boga, który dla nas stał się człowiekiem. Tak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II na spotkaniu z rodakami w Watykanie 23 grudnia 1996 roku. Radośni i ubogaceni wewnętrznie uczestnicy Orszaku Trzech Króli. Byliśmy uczestnikami
pierwszego orszaku Trzech Króli, który prowadzony był ulicami Cieszanowa. Inicjatorem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest ksiądz kanonik dr Stanisław Solilak, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Cieszanowie. Podziękujmy mu. W roli organizatora wystąpiły instytucje: Szkoła Podstawowa w Cieszanowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie oraz Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie wraz z Radą Miejską w Cieszanowie. Partnerami wydarzenia były instytucje: Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie oraz Dom Dziennego Pobytu w Cieszanowie, a także Ochotnicza Straż Pożarna w Folwarkach. To te hordy Heroda. Patronatem medialnym orszak objęły Polskie Radio Rzeszów, Katolickie Radio Zamość, Nad Brusienką, Cieszanów.pl,